11 parkomatów na 21 ulicach. Od grudnia w centrum nie da się zaparkować za darmo. To tylko godzina tygodniowo, ale chętnych nie ma. Ważą się losy Akademii Przyszłości w Sanoku. Każdy może pomóc spełnić marzenia i Sanok rusza z akcją dla przyszłych mistrzów. Pozbieraliśmy te puszki, rzuciło się, jest okej. Już za niespełna 2 miesiące mieszkańcy tego budynku na ulicy Sobieskiego nie zaparkują za darmo pod blokiem. Radni przegłosowali uchwałę i teraz parkowanie w centrum miasta będzie płatne. Zarządca tego osiedla już buduje parking dla mieszkańców, ale to tylko 22 miejsca. Nie wystarczy dla wszystkich. W naszej klatce jest tylko 10 w tej samochodów. No więc... A jest 4 klatki, więc to od razu się da przeliczyć. Czyli nie każdy zaparkuje? Nie każdy będzie mógł parkować. Mi się zdaje, że to jest bezsensowne. Bezsensowne. Dlaczego? Proszę, dlatego że, proszę panią, to są koszty. Płatne to są koszty, to jest dzień w dzień, prawda? To jest 24 godziny na dobę, także za to zapłać, za to zapłać, za to zapłać, za parking zapłać. My jesteśmy emerytami i ledwo chodzimy, to przynajmniej sam z dołu ciągnąć towar i tutaj na górę i na drugie piętro czy na trzecie, proszę panią, no to to jest uciążliwe. A tutaj właśnie zawsześmy parkowali, a teraz się robi parkometry dla obcych ludzi, rzecz biorąc, proszę panią, a nas tam na zaplecze. No to... Podobny problem z zaparkowaniem będą mieli mieszkańcy 21 ulic, które zostały włączone do strefy płatnego parkowania. Godzina ma kosztować 2 zł. 8 godzin pracy dziennie przez 5 dni w tygodniu to miesięcznie ponad 330 zł. Sporą oszczędnością będzie jednak abonament za 100 zł na miesiąc, ale ta opłata nie gwarantuje miejsca na parkingu. Zmuszamy mieszkańców do takich sytuacji, że przyjeżdżając, nie mając miejsca pod blokiem, będą szukali, musieli później wychodzić, wracać, przestawiać te samochody. Zresztą kwestia abonamentów jest w ogóle taka newralgiczna, bo jak słyszę, że mamy około 150 miejsc, a planujemy sprzedać więcej abonamentów, które faktycznie nie gwarantują miejsca, no coś jest tu nie do końca. Nigdzie, żeby abonament gwarantował miejsce. Abonament to jest tak naprawdę hurtowe wykupienie godzin postoju, a nie zagwarantowanie sobie miejsca postoju. Złośliwi mówią, że miasto chce wypełnić świecący pustkami parking wielopoziomowy. Również zdaniem radnego Wojciecha Pruchnickiego to może być jedna z przyczyn rozszerzenia strefy płatnego parkowania. Ale wiceburmistrz odpiera zarzuty. No, chyba nieporozumienie jakieś. Bardziej chodzi o to, że jeżeli dzisiaj mieszkańcy mają możliwość zaparkowania za darmo, a parking wielopoziomowy jest płatny, to dzisiaj oczywiście wybiorą miejsce bezpłatne gdziekolwiek w Śródmieściu. Natomiast kiedy będzie ujednolicona cena i płatne miejsce będą i tu, wówczas mieszkaniec będzie mógł wybrać, czy woli stać pod dachem, czy woli stać na ulicy. I myślę, że wtedy parking wielopoziomowy po prostu stanie się atrakcyjny. Dzisiejsza strefa płatnego parkowania to niemal 260 miejsc. Do grudnia powiększy się o kolejne 160. W Sanoku stanie w sumie 11 parkomatów, do których trzeba będzie wrzucać monety za parkowanie w strefie między 8 a 18. W sobotę, niedzielę i święta zaparkujemy za darmo. Płatne staże to nowość programu aktywizacji w powiecie sanockim. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jeszcze w tym roku da taką możliwość 2 osobom. Półroczny staż pomoże im przygotować się do przyszłego zawodu. Myślę, że to jest rewelacyjna forma wsparcia chyba dla obu stron, dlatego że raz, że i uczestnicy projektu nauczą się wykonywania różnych zadań i czynności w miejscu pracy, gdzie są to zazwyczaj, można powiedzieć, studenci, którzy kończą, prawda, studia i dopiero wchodzą na ten rynek pracy. Jak i dla pracodawcy myślę, że to też jest forma wsparcia, tym bardziej, że tak jak wcześniej wspomniałam, nie ponoszą oni za to żadnych kosztów. Bardzo są potrzebne takie pomysły, bo dają możliwość, no nie wiem, rozwinięcia się zawodowego. Jesteśmy zawsze chętni i otwarci, aby takie osoby przyjmować i w ten sposób ułatwiać im start w pracę zawodową. Program aktywizacji od lat cieszy się popularnością. Chcą w nim brać udział zarówno starsi, jak i ci, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. W każdej firmie są potrzebni pracownicy administracyjni,
są odpowiedzialni za rzeczy, które przykładowo maszyny nie mogą wykonywać. Uczestnicy mają już za sobą indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym oraz turnusy rehabilitacyjne. Urzędnicy zakładają, że w tym i w kolejnym roku z programu skorzysta 110 osób. Rozpoczął się już kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych i tu mam taką nowość, bo osoby będą mieć kurs języka migowego pierwszego stopnia. Będzie to kurs KTI, który rozpoczął się już też jeden uczestnik projektu. To jest dosyć taki nietypowy kurs. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dostało dotację na ten program z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na dwuletni projekt sanocka placówka otrzymała blisko 1,5 miliona złotych. To prawdopodobnie jedyna taka akcja w Polsce. Dziennikarze portalu isanok.pl wymyślili i zorganizowali ekologiczno-charytatywną akcję Wrzuć puszkę, pomóż spełnić marzenia przyszłych mistrzów. Pomysł jest prosty. Ustawiliśmy w jednym miejscu Sanoka specjalny pojemnik, do którego można wrzucać puszki dla młodych gimnastyków z Zachutynia. Na otwarcie bawiliśmy się na ekopikniku przy stacji Grosar. Rekordową liczbę puszek przywiózł Stanisław z Leska. Razem ze znajomymi zbierał 200. Pozbieraliśmy te puszki, rzuciło się, jest okej. Okay. Ale tego dnia w pojemniku lądowały nie tylko puszki, także stare garnki, patelnie i czajniki. Było też prawie pełne wiadro gwoździ. Każdy przyniósł co mógł, także dzieci z Sanockiego Domu Dziecka. Od pani dyrektor dostaliśmy naczynia i zbieraliśmy różne śrubki, nakrętki. Warto im pomóc, żeby się rozwinęli jeszcze bardziej, bo bardzo fajnie im to wychodzi. Pogoda była sprzyjająca, więc zawodnicy UKS Spartanie Zachutyń mogli pokazać, co potrafią. To debiutancki program przygotowany specjalnie na ekopiknik. Na macie szaleli też gimnastycy, którzy dali niesamowity pokaz umiejętności. Wystąpił również trener młodych sportowców, Mirosław Kaźmierczak. Słyszałam o tym panu, który robi coś dobrego dla innych dzieci. Podoba mi się taka akcja. Jak można mu pomóc, dlaczego nie? To nic nie kosztuje. Powinniśmy pomagać. Zawsze ktoś odbierał puszki, które później szły na przelew, a teraz to już będę składał i oddał. Fajna sprawa, bo puszki każdy wykorzystuje, jakieś napoje w puszkach. Blisko sklepu, raz w tygodniu rzucić, żaden problem. Piknik to nie tylko akcja zbierania puszek dla Spartan, ale także konkursy ekologiczne z nagrodami dla młodszych i tych nieco starszych, zawody sprawnościowe i smakołyki. Nieco bardziej niepokorna młodzież mogła spróbować jazdy na motocyklu lub zrobić sobie z nim zdjęcie. Motocykliści dołączyli też puszkę od siebie. Staramy się wspierać wszystkie szczytne akcje, które są od ludzi dla ludzi tak naprawdę. Sam osobiście mieszkałem kiedyś w tej miejscowości co Miro i wiem, że po prostu ten człowiek jest szlachetny i warto mu pomagać. Tak? A cały dochód ze sprzedaży tego, co uda się uzbierać, trafi na konto Spartan z Zachutynia. Dzięki tym pieniądzom młodzi sportowcy będą mogli kupić stroje na pokazy i jeździć na zawody. Jest mi bardzo miło i serdeczne ukłony dla wszystkich, którzy zechcieli tu przyjść i spędzić chwilkę z nami i w imieniu własnym i klubu zawodników serdeczne ukłony. Pozdrawiam wszystkich bardzo miło. Piknik tylko rozpoczął akcję i pokazał sanoczanom, gdzie w mieście będzie stał specjalny pojemnik z pięknym rysunkiem, który wykonał dla nas zaprzyjaźniony ilustrator bajek. Każdy może tam przywieźć choćby jedną puszkę i tak wziąć udział w tym szaleństwie. Piknik udało się zorganizować dzięki MDK-owi i sponsorom. O kolejnych wydarzeniach akcji Wrzuć puszkę, pomóż spełnić marzenia przyszłych mistrzów na bieżąco na portalu isanok.pl. Rozpoczął się kolejny, piąty rok Akademii Przyszłości w Sanoku. Wolontariusze będą spotykać się z dziećmi raz w tygodniu i pomagać im uwierzyć we własny sukces. Choć akcja jest już dobrze znana i nie brakuje potrzebujących dzieci, to w tym roku losy Akademii stały pod znakiem zapytania. Brakowało wolontariuszy. Troszkę nabór był do pewnego momentu mały, natomiast już w tej chwili ruszyło dosyć z kopyta i myślę, że te 30 osób, które potrzebujemy, uzbiera się i jak najbardziej wszystko się uda. Najbardziej zaangażowanym wolontariuszom trudno uwierzyć w to, że tak mało młodych ludzi chce pomagać innym. Było mi żal przede wszystkim dzieci, bo wiem, że to jest dla nich szansa,
że my im pomagamy po prostu w życiu, przygotowujemy ich do życia, pomagamy, one dzięki nam nabierają trochę pewności siebie. Owszem, jest dużo możliwości w Sanoku bycia wolontariuszem, jest trochę tych działalności, gdzie można się zaangażować. Natomiast do nas zauważyliśmy, doszły niepokojące wieści, że większość ludzi jednak za darmo nie chce nic robić, jednak coś oczekują w zamian. Natomiast też jest zauważone, że jednak użyje tego słowa lenistwo. Ale są i ci, którzy chcą zostać wolontariuszem. Bo tylko godzina tygodniowo, to niektórzy mogą sobie pograć na komputerze albo gdzieś tam pójść ze znajomymi, ale to jest tylko godzina. To nie zbawi mnie tą godzinkę posiedzieć z jakąś dziewczynką czy chłopakiem i pogadać z nim, czy coś takiego fajnego porobić. Akademia Przyszłości to ogólnopolska akcja, która dociera już do 23 miast. Z pomocy wolontariuszy korzysta 1700 dzieci. W Sanoku wolontariusze ciągle są potrzebni. Dominika uczy się w gimnazjum w Uchercach Mineralnych i właśnie udziela pierwszego w życiu wywiadu. Jak mówi, gdyby nie warsztaty medialne, w których wzięła udział, nigdy by się na to nie zdecydowała, ale teraz jest bardziej otwarta. Myślę, że wcześniej nie miałabym odwagi, aby stanąć przed kamerą i udzielać takiego wywiadu, jak robię to teraz. Więc myślę, że nabrałam takiej odwagi. To jedna z uczestniczek warsztatów w ramach projektu Młode Bieszczady. Ponad 230 uczniów z samorządów uczniowskich, 18 gimnazjów uczy się na takich warsztatach współdziałania. Uczymy ich przede wszystkim otwartości na drugiego człowieka i na problemy, które są w ich na razie małej społeczności lokalnej. Uczymy ich postrzegania problemów, które otaczają ich w tej chwili bądź kiedyś w tych ich środowiskach będą występowały. No i próbujemy ich nauczyć rozwiązywania. Najpierw zaczynamy od małych problemów, czyli takich, które są w szkole, czyli problemów związanych z samorządnością szkolną. Ale warsztaty to nie wszystko. W szkołach, które uczestniczą w projekcie, został wprowadzony specjalny program edukacyjny opracowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku, który ma kreować postawy obywatelskie. Uczy się przede wszystkim tego, że mogą zadecydować o losach swojej małej ojczyzny, co się przekłada oczywiście na losy naszego kraju. To nie są wielkie słowa, to są słowa prawdziwe, bo w zasadzie wszyscy o tym wiemy, że od nas zależy to, co się wokół nas będzie działo. Dzisiaj wspólnie byliśmy świadkami, że ta młodzież została właściwie wyedukowana. Jest 250 osób na sali z różnych miejscowości, a oni wspólnie działają. Wspólnie przeżywają pewne momenty i to jest to, pobudzić w tym wieku ich emocjonalność i właściwie ukierunkować na działania obywatelskie. Tu po raz pierwszy młodzież spotkała się wspólnie. Był czas na rozmowę, wymianę poglądów i pochwalenie się talentami. Młodzi dzielili się tym, jak wykorzystać swoją wiedzę w pracy w samorządzie. Fajnie mieć taką okazję zobaczenia czegoś nowego, a nie tylko siedzenia w szkole przy książkach. Młodzi to przyszłość naszego narodu, przyszłość naszego państwa, przyszłość naszego regionu, tych naszych małych ojczyzn, więc jeżeli nie będziemy im dzisiaj wpajać na etapie, na tym etapie, kiedy są jeszcze uczniami, pewnych zasad samorządności, to będziemy mieć potem problemy z samorządnością naszych mieszkańców w ich życiu dorosłym. Projekt Młode Bieszczady zakończy się w lipcu przyszłego roku.